Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Żabku i ponownie widzimy się przy serwerze terios.pl. Czas mnie nagli, bo muszę wyjść do szkoły, ale to za dużo do powiedzenia nie mam, więc ujmę to tak, w jednym słowie. Reward, właśnie dzisiaj o godzinie mniej więcej 21 startuje ponownie terios.pl Reward, gdzie zostało wprowadzonych sporo zmian, ale jeżeli jesteście bardziej zainteresowani zmianami, co zostało po prostu poprawione, co zostało zmienione, co jest nowego, zapraszam was do prezentacji, którą oczywiście macie standardowo w opisie. Dawno nie byłem na serwerze, ale cholernie się cieszę, że właśnie dzisiaj będzie startował Reward Teriosa. Czekam po prostu z utęsknieniem, aż ktoś weźmie ten projekt, a przejął go Surek i po prostu postawi go na nogi. Będzie duża reklama, będzie dużo graczy i będzie znowu można pobawić się na bardzo fajnym serwerze. I przy okazji mam dla was coś fajnego. A mianowicie chodzi o to, że tym razem ja wybieram, kim będę grał, ale wy wybieracie, jaki będę miał nick postaci. Czegoś takiego jeszcze chyba na YouTubie nie było, jeżeli chodzi o Metina, więc może to być dość ciekawe, mogę mieć dość ciekawy nick. Na czym to ma polegać? Po prostu w komentarzach piszecie, jaki chcielibyście, żebym miał nick na serwerze i ten komentarz, który wam się najbardziej podoba, po prostu zostawiacie mu lajka, tak? Komentarz, który będzie miał najwięcej lajków z nickiem postaci, jaki mam mieć, po prostu taki zostanie wybrany. O, to ogłoszę jeszcze przed startem na moim fanpage'u, pod jakim nickiem oczywiście będę grał, gdy stworzę tą postać, bo mogą być te niki zajęte, wiecie, różnie to jest, ale na pewno wybiorę jeden z najbardziej popularnych ników, które po prostu będą zlajkowane pod tym filmikiem. No i tak jak wspominałem na samym początku, jest to oczywiście rework, więc zostało wprowadzonych kilka zmian, zostało dodanych kilka nowych systemów, zostało kilka poprawionych starych błędów, oczywiście balans dalej nie został tutaj poprawiony, ponieważ zostały dodane nowe itemki, jest dużo nowych rzeczy, więc ten balans będzie jeszcze robiony, ale tym razem jest pod, serwer jest pod okiem Surka, więc ten balans na pewno będzie, bo u niego zawsze jest ten balans, chociażby możecie to poznać po Lanerlisie, a po Erbi, na której graliśmy, tam też były balanse, więc ten serwer na pewno będzie fajnie prowadzony, a tym razem myślę, że utrzyma się troszeczkę dłużej niż pierwsza wersja, ale nie spodziewam się takiej ilości graczy, jaka była na pierwszej odsłonie, bo na pierwszej odsłonie było aż nawet 3000 graczy. No tutaj liczę, że nawet do 2000 może dojść i bym się naprawdę cieszył, gdyby było tyle graczy. Także co, słuchajcie, serdecznie was zapraszam na start. Będzie on dzisiaj o godzinie 20:21. Wszystkie linki do pobrania klienta, do rejestracji, do wszystkiego, co tylko można, macie oczywiście w opisie. W opisie macie także link do prezentacji, gdzie możecie wszystko sobie dokładnie sprawdzić, co zostało dodane. Jest także nowa prezentacja, więc troszeczkę jednak tych zmian jest, ale to wszystko jest dokładnie opisane. No i jak zwykle, z racji, że będzie nowiutka seria, startuje nowiutki serwer, to i będzie nowiutka gildia, a mianowicie kijanki przychodzą także na Teriosa, więc jeżeli chcecie dołączyć do gildii, serdecznie zapraszam wszystkich na test.metin.pl, na kanał rekrutacji od Teriosa. Oczywiście, jeżeli ktoś nie gra na Teriosie i nie chce grać, ale gra na Enarisie, może też zapraszam wszystkich na rekrutację, ponieważ będę prowadził gildię tutaj i tutaj. Oczywiście mam swoich zastępców, będę miał swoich zastępców także na Teriosie, więc te gildie będą w miarę dobrze prowadzone. A jeżeli chodzi o prowadzenie serii z Teriosa, oczywiście będę ją prowadził cały ten przyszły tydzień, będzie tylko odcinkami z Teriosa, ale jeżeli chodzi o Enarisa, też go nie oleję, ponieważ będę te odcinki wrzucał zamiennie. Ten tydzień będzie Teriosowy, a potem będziemy zamieniali, że raz jest odcinek z Enarisa, raz jest odcinek z Teriosa i tak jakoś to będziemy prowadzili. Także co, kochani, serdecznie wszystkich zapraszam do gildii, oczywiście zapraszam na rekrutację od lat 14. To jest taki minimalny wiek, oczywiście wymagana jest jednak mutacja, bo jak ostatnio prowadziliśmy rekrutację na Enarisa, przyszło tych parę osób bez mutacji i no nie powiem, ciężko jest z takimi osobami rozmawiać i nie chcę osób, które nie będą siedziały na TS-ie. Jeżeli chcesz dołączyć do mojej gildii, licz się z tym, że siedzisz 24/7 na TS-ie. Jak jesteś w grze, siedzisz na TS-ie. Tyle wymagam. A jeżeli chodzi o jakieś wymogi levelowe, co do Teriosa, rekrutacja będzie oczywiście dzisiaj od startu, chociaż ja mogę dzisiaj być słabo obecny, tak jak mówiłem na początku. I za chwilę wychodzę do szkoły, więc muszę jeszcze pozałatwiać parę spraw, wrócę, też będę zmęczony. Oczywiście wieczorem siądę, żeby troszeczkę coś ponagrywać. Ta rekrutacja będzie oczywiście od pierwszego levela, będziemy oczywiście standardowo, jak zwykle, grali w Gina na Teriosie. A jeżeli chodzi o rekrutację na Enarisie, jest ona od poziomu 75 i na Teriosie rekrutacja od przyszłego tygodnia będzie od poziomu 90. I właśnie, co do pierwszego odcinka z Teriosa, będzie on ponad 30-minutowy. Chcę zrobić wam mega długi pierwszy odcinek, ponieważ chcecie długie odcinki, więc zrobię wam pierwszy mega długi odcinek. Dodatkowo jutro na kanale macie kolejny odcinek z Enarisa, który ma ponad 28 minut, kolejny rekord długości odcinka pobity, a następny rekord będzie właśnie z Teriosa, będzie po to ponad 30 minut. No i co, powiedziałem chyba to, co chciałem. Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie wszystko w komentarzach, na wszystko poodpowiadam, piszcie mi także na fanpage'u, zapraszam na fanpage, właśnie na fanpage odbywa się jeszcze konkurs z Enarisa, więc macie szansę wziąć udział. Dodatkowo w przyszłym tygodniu będzie konkurs z Teriosa na SM-y. Jeżeli chodzi o jakieś konkursy YouTube'owe, tego już nie prowadzę. Ostatecznie mogę powiedzieć, że na YouTube już nie będzie żadnych więcej konkursów, więc jeżeli gdzieś będę kończył serię, będę miał do oddania postać, ekwipunek, SM-y czy cokolwiek innego, wszystko ląduje na fanpage, więc
zapraszam do lajkowania, do śledzenia, do pilnowania tego wszystkiego. No i do udzielania się na moim kanale, także co kochani, jeżeli się wam spodobało, pamiętajcie, zostawić łapkę w górę, jak najwięcej łapek w górę, tak, zostawiajcie łapki w górę, bo z tym to słabo. Ostatni odcinek naprawdę miał słabo łapki, tak? Bardzo słabo, także zostawiajcie łapkę w górę, subskrybujecie kanał, komentujecie ten materiał, no i widzimy się na starcie, dziś godzina 21, także dziękuję za uwagę i widzimy się w następnym materiale, cześć!